Ejku, jak mi się dobrze spało. Cześć Dyzio, jak to? Ej, czekaj, nie ma Dyzia? Halo, Dyzio, jak to, że ciebie nie ma? O co tutaj chodzi? O, patrzcie widzowie, jakaś książeczka. Ej, może to jest wiadomość jakaś. Tak, pisze od Dyzia, dobra, od Dyzia pisze. Hej Nunu, wyjechałem z samego rana do mojej chorej cioci. Będę następnego dnia rano, nie martw się o mnie. Ojejku, co? Ale co ja będę robił bez Dyzia? Przecież ja się zanudzę na śmierć. Może sprawdzimy, czy moje auta chociaż stoją. Tak, jest tutaj naprawdę bardzo dużo samochodów. Okej. W takim razie może udam się na jakąś przechadzkę. Ale fajna polanka. Ojejku, co to jest w ogóle za dom jakiś fioletowy? Co? Kto to jest? Jezus Maria, to jest chyba jakaś dziewczyna. O nie. Dobra, poczekajcie, na razie wywalę sobie tą książeczkę. Właśnie, może tutaj je zostawimy, okej? Nie no, widzowie, musimy chyba do niej zagadać. Ojejku, ona się nazywa Maja. Czekajcie, dobra, zagadamy do niej. Hej. Jejku, nie wiem w ogóle jak rozmawiać z dziewczynami. Dobra, co tutaj robisz? Ty tutaj mieszkasz? Zawsze mieszkam tu od dawna. Tak, mieszkasz tutaj od dawna, ale jakiś taki malutki ten twój domek. Mój jest znacznie większy. Nie, nie, on wcale nie jest malutki, jest bardzo duży. Bardzo duży? No nie wiem. A po co ci tutaj tyle kwiatków? Bo ja uwielbiam różowe kwiatki. Uwielbiasz różowe kwiatki? No dobra. Ej, dobra, widzowie, mam nadzieję, że uda nam się z nią zakolegować przynajmniej. Ej, Maja, a może szukasz kolegu? No, szukam. Szukasz? O, dobra, a mogę zostać twoim kolegą? No, w sumie to tak. O, to idealnie, no dobra, a może chcesz zobaczyć mój domek? No dobra, mogę zobaczyć, bo już kwiatki i tak posadziłam. Okej, dobra, chodź do mojego domku w takim razie, już nawet stąd go widać. Wow, ale domek, ale moim zdaniem mój jest dużo lepszy. Twój jest dużo lepszy? No nie wiem, ej, a chodź do środka. No Jezus, jakie ty masz rzeczy w szafie, może tak wypróbuję na tobie. Nie, nie, Maja, odłóż, to potem ci dopiero to pokażę, połóż tę broń. No i zobacz, podoba ci się to miejsce? No, jest całkiem nieźle, a kto tutaj śpi? Tu śpi mój przyjaciel, nazywa się Dyzio. A gdzie on jest? Wiesz co, pojechał z samego ranka do swojej chorej cioci, Maja, więc go na razie nie będzie. Ale skoro go nie będzie, o Jezu, ty weszłaś do łazienki, dobra, mniejsza z tym. Ale skoro go na razie nie ma, to co ty na to, żebym zrobił tobie tutaj łóżko? No dobra, ale najpierw musimy się umyć, skakuj do wanny. Nie, no nie wiem, czy chcę się z tobą być, chyba jeszcze nie, sama się umyj. Dobra, więc jeszcze ci postawię tutaj krzesełko i zobacz, czy teraz ci się tu podoba? Jest super! Tak, też mi się wydaje, że jest super. Fajny mam kibelek, wiem, tutaj nawet zle. Dobra, więc teraz musimy widzowie jakoś Maję poderwać, więc pierwszym sposobem będzie pokazanie jej sejfu z moim złotem. Ej, Maja, chodź tutaj na chwilę. Dobra. Tutaj zamkniemy na chwilkę, zaraz tu może przyjdziemy, ale chodź, zobacz, tutaj mam taki złoty sejf. Chodź zobaczyć, co jest w środku. O mój Boże, ile złota, ale ja bym wolała tutaj zobaczyć Grimace'a. Jestem fanką, bo jestem fioletowa jak on. Grimace'a, ale ja nie mam Grimace'a. To jest wszystko ze złota, patrz. Normalnie złota luneta i tak dalej. Patrz, jak jestem bogaty. Tak, to naprawdę wygląda nieźle. No, w takim razie chodź, pokażę ci teraz inne rzeczy. Mam nadzieję, że to złoto ci się podobało, ale teraz muszę ci pokazać coś fajnego. Masz może swój samochód? No mam, ale malutki w domu. Malutki w domu? Ja to w ogóle nic nie widziałem, ale dobra, na pewno nie masz takich fajnych jak ja. Chodź do mojego garażu, pokażę ci naprawdę ekstra samochody, zobacz to. Ale fury, najbardziej mi się podoba ten biały. Uwielbiam białe samochody. A, uwielbiasz białe samochody? To jest G-klasa, ale zaraz ci pokażę. Patrz, tutaj mamy nawet Porsche. To chyba auto Dyzia, bo jest niebieskie. Tak, jedno jest auto Dyzia, a reszta jest moja. Zobacz, ile tutaj jest. Normalnie Lamborghini i tak dalej. Tu jest nawet Tesla. Czemu to auto jeździ na wodę? Ja nie wiem, o co chodzi. No to jest po prostu jakieś dziwne. To jest Dyzia. Okej, skoro podoba ci się najbardziej ta G-klasa biała, to może do niej wejdziemy i się nią przejedziemy. Ja nie umiem tu wejść. Ło, czekaj, bo drzwi mi się nie zamknęły. Jak to, czekaj? O, dobra, zamknęły się. Dobra, to teraz jedziemy. Patrz, pokażę ci tą G-klasę, tylko ostrożnie, nie możemy jej rozwalić, okej? O, wow, ale jesteś trochę dziwnie kierujesz, ale bardzo mi się podoba ta nawigacja i to wnętrze. Tak, myślę, że też fajnie. O nie, Boże Święty, jak szybko jedziemy. O Jezu, zaraz się rozbije. O mój Boże, wybuchła ta G-klasa, co ty zrobiłeś? Nie umiesz kierować.
Nie, 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 skąd, skąd? Chodź, weźmiemy sobie inne auto, skoro G-klasa wybuchła. Nawet nie wiem, jakim cudem, jaki wybuch. What the heck, widzowie? Nigdy mi auto nie wybuchło. Ojejku, jakie fioletowe Lamborghini. Jak chcę kierować? Jak ja mam tutaj wejść? Ojejku, nie, czekaj, to Lamborghini naprawdę bardzo dużo warte, wiesz? Nie wiem, czy ci chcę to dawać. Ja kieruję, albo idę do domu. No nie, dobra, to możesz w takim razie kierować. Musisz nacisnąć fotel. O tak, lecimy do... Nie, o nie, widzowie, Maja mi wysadziła moją furę. O nie, co my teraz zrobimy? Maja, co ty zrobiłaś? Teraz wyjadę. Nie, stop, ty nie umiesz totalnie kierować. Zaraz, przestań, przestań, moje, ja cię nauczę kierować. No nie wsiadaj do tego. A udało mi się, wsiadaj, duże auto jest najlepsze. Dobra, w takim razie jesteśmy z Mają w aucie. Hej, Maja, nie, nie, tylko nie w to wierzę, nie wierzaj w to. Wycofaj troszeczkę, okej, jedziemy na prostą drogę. Ale to driftuje, chyba poszła jakaś usterka. O Jezus Maria, co ty robisz? Przez zaraz ten samochód wybuchnie. Zobacz, jak palę laćka. O Jezus Maria, no nie, tylko nie to. Co? Jak my szybko jedziemy? O mój Boże! Ale zbiemy te drzewa, zaraz odleci ten samochód w niebo! Nie, tylko nie to! Nie, Maja, wysadziłaś mi 3 samochody! Ogólnie to sarki, że wysadziłam ci samochód. No, właściwie to 3 samochody mi wysadziłeś, ale dobra, przynajmniej mam swój motor i tam 2 zostały czerwone, czyli najważniejsze. A teraz pokażemy widzowie moje niesamowite bronie i przetestujemy je na mutantach. Dobra, w takim razie chodź, Maja, tutaj. Dobra, mam tutaj specjalne bronie, zaraz ci dam do przetestowania. A zobacz, co ja mam w ręce, jest to silnik od Renówki, zobacz to! Dobra, to jest jakieś AMG, coś dziwnego. Dobra, mniejsza z tym, idziemy właśnie na polanę. Chodź, Maja, teraz pójdziemy sobie właśnie do mutanciorów. Zobacz, jakie są przerażające. O mój Boże, jakie mutanciory. Patrz, Maja, mam takie niesamowite miecze. Na przykład ten, który podchodzi do takiego łaczka i dosłownie możesz perłą się teleportować i ich podpalać. Chcesz testować? Tak, dawaj mi miecze. Patrz, proszę, jeden miecz. Ten, no nawet nie wiem, co robi. O Jezus Maria, można skakać? Ale to mocno sieka, jestem naprawdę pod wrażeniem. No, cieszę się, że ci się podoba. I zobacz teraz. No zobaczcie, widzowie, patrzcie, tutaj sobie skaczę i bum, mogę skakać jeszcze wyżej. Patrz, Maja, stestuj ten mieczor. Zobacz, drzewa też się palą. O nie, nie pal lasu, bo potem będzie problem. Ale bombastyczny mieczur. O mój Boże, jakie to jest super. To jest świetna randka. Tak, też mi się tak wydaje. O kurczę, widzowie, ona uznała to za randkę. To znaczy, że się podoba bardzo. Okej, w takim razie pokażę ci jeszcze strzelające bronie. Chodź tu na chwilę, Maja. Patrz, masz taki pistolecik, który strzela piorunami. Ale to jest ogromne. Tak, zobacz, ale sieka. A ja teraz przywalę im na przykład z tej rakiety. Bum! Co? Ale pika. O, poleciały serduszka. Chyba się zakochał we mnie ten gagatek. Co? O nie. Ale ty chyba nie chciałabyś być z mutant creeperem. Oj, no nie wiem, jest taki męski. Ale ty jesteś bardziej męski od tego creepersona. Tak, tak myślisz? Dobra, w takim razie teraz ze specjalnej broni go skasuję. Patrz, jak teraz wybuchnie, pizko. O mój Boże, ale upnął. Oj, no naprawdę niezłe. Chcesz sobie strzelić z takiej broni? Tak, uwielbiam takie bronie. Patrz, masz rakietnicę. Ojejku, jakbym w ciebie przyfasoliła. O nie. Ej, Maja, nie strzelaj we mnie. Lecą rakiety. Dobra, dobra, już, daj mi to, bo zaraz popsujesz wszystko. Nie, no Maja, oddaj mi tą broń szybciutko, chodź tutaj. Ja kocham wybuchy. A, jak każdy, dobra, mniejsza z tym. Widzowie, teraz pokażemy Maji samoloty, naprawdę takie latające. Chodź, Maja, ze mną. Idę. Patrz, Maja, tutaj mamy pas startowy i normalnie są samoloty. Czekaj, nie wsiadaj jeszcze, przelecimy się razem, chodź. Ja datuję, a... Nie, czekaj, wsiadaj do mnie, bo ja już startuję. Dawaj, dawaj, wsiadaj, okej. Lecimy, widzowie, szybko. Podnosimy do góry się, dawaj. A, samolociku, leć do góry. Wow. Ale to jest starodawny wóz. O, nie, wyskoczyłem z samolotu. Czekaj, dobra, o, wyszedłem. Znaczy, wszedłem do niego z powrotem, chodź tutaj. Dobra, ja kieruję, no, no. No, dobra, możesz kierować, tylko musisz się podnieść tym. Czekaj, może teraz ja skieruję. Patrz, Maja, co dla ciebie mam. Różowy samolocik, wsiadaj do mnie. O mój Boże, jaki słodki, ale jak chcę kierować, proszę. No dobra, niech ci będzie, tylko błagam, nie rozwal nas. O Jezu, muszę do siebie wsiąść jakoś. Ło, Maja, ale to jest fajne, widzę cię. O Jezu, czekaj, nie mogę się wywalić. Co? Ej, ty przewrotkę prawie zrobiłaś. Tak, bo ja kręcę świdra. Ło, ale to jest fajne, widzowie. Nie, mam nadzieję, że nie uderzy.
leżymy. O nie, 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 w tego lisa! No nie, rozwaliłem mój samolot. O mój Boże, w końcu ja kieruję jak romantycznie. Tak, myślę, że jest naprawdę romantycznie, ale mam nadzieję, że nas nie rozbijesz, Maja, tym helikopterem. Nie, jestem mistrzem w kierowaniu samolotami. Tak, a dobra, teraz polecimy może na wystawę czołgów i wystawę w ogóle całego wojska. Leć tam, o właśnie, widzisz, tam są samoloty takie specjalne. Nie, w prawo, nie w las, Maja, nie. O mój Boże. Nie, Maja, rozbiłaś nas prawie, ten samolot już nie wystarczy. Startuję stąd, chodź na piechotę. Dobra widzowie, zabiorę teraz Maję na wystawę właśnie samolotów i czołgów. Maja, chodź tutaj, nie stawiaj tych samolotów. Co ona robi w ogóle widzowie? Nie, rozbijesz się. I się rozbiłaś, chodź, pójdziemy na wystawę. Patrz, jacy dzielni żołnierze tutaj stoją. Są przerażający. Nie, przerażający? No nie wiem, przynajmniej się, że fajni. A zobacz, tutaj normalnie stoi jakiś czołg, patrz. Ej, no, no poczekaj, jak to jest czołg, to gdzie on ma lufę? Ej, właśnie, nie ma lufy? Co? A może można dołożyć? Bawimy się w chowanego, Nunu, jak mnie znajdziesz, to dam ci nagrodę. Bawimy się w chowanego, co? Ej, gdzie ona może być? Bardzo podejrzane. Jakieś nóżki się tutaj ruszają fioletowe na dole. Nie, kłamiesz. No nie wiem, czy kłamie. A czekaj, tu się da otworzyć. A, jest, jesteś, Maja, widzę cię. O, hej. O nie, znalazłeś mnie. Ale to jest fajnie, what the heck, widzowie, to są dosłownie nawet naboje. Dobra, Maja, chodź, wychodzimy stąd. Teraz, widzowie, pokażemy Mai nowe zbroje, niesamowite zbroje, na przykład z Bedrocka. Ej, Maja, chodź, muszę ci coś jeszcze pokazać. Dobra, idę, numer. O, chodź tutaj, zobacz, jakie mam fajne zbroje. Patrz, tutaj nawet jest fioletowa zbroja, która powinna ci się spodobać. Zakosiłam ci wszystkie. Nie, nie wszystkie, na przykład tej mojej czerwonej zbroje nie zakosiłaś. Poczekaj, muszę wejść na tą górkę. O mój Boże, to ściekło. Maja, rozwaliłaś mój skarbiec. Jaki skarbiec? Ja tu nic nie widzę. Maja, rozwaliłaś mi cały skarbiec, jaki tu był. Dlaczego tak zrobiłaś? Może w końcu byś zabrał mnie na jakąś randeczkę. No przecież Maja, cały czas jesteśmy na randce. Dawaj tą zbroję, chodź, daj. To pójdziemy może do jakiejś fajnej restauracji. O tak, ja tą restaurację wybuchnę w zbroi TNT. Nie, nie wybuchniesz nic. Daj mi tą zbroję, Maja. Ech, no dobra, trzymaj to dziadostwo. Nie, żadne dziadostwo. Musisz jeszcze zobaczyć, przetestować właśnie tą zbroję z Bedrocka, bo jest naprawdę niesamowita, patrz. Ja wolę magmową, jest mi tak przystojnie w tym czerwonym, wyglądam trochę jak ty. Aha, czyli będziesz chciała pożyczać moje czerwone bluzy? Tak. No dobra. Okej, widzowie, może teraz Maję zabierzemy na niesamowitą kolację. W ogóle też ci muszę coś pokazać. Zobacz, ja od tatusia do obrony dostałam taki mieczyk i zobacz, co on potrafi. O Jezus Maria, co? Ile piorunów tu strzela? A to bardzo mocno bije? Tak, dostałam to od Posejdona. Włącz sobie tryb survival, to zobaczymy. A, ojejku, faktycznie. Jeszcze raz i ała. Okej, Maja, to w takim razie teraz tym samochodzikiem, takim jeepem pojedziemy na kolację. O tak. O, ej. Boże, pali się auto. Ej, uważaj, prawie mi auto spaliłaś. Dobra, okej, podjeżdżamy tutaj. Ej, no nie, spaliłaś całkowicie to auto. Ale dzik. Co? Zamieniłaś go w pigmena? Tak, ja umiem czarować. Dobra, nieważne, zostaw już ten miecz. Witamy serdecznie, panie wieśniaku. Poprosimy coś do jedzonka. Co? Ej, Maja zmieniła go w wieśniaczkę. Znaczy nie wieśniaczkę, tylko wiedźmę. Okej, to moja ciocia. Jak ty się tu pojawiłaś? To ty tutaj jesteś, zaoferujesz mi coś dobrego do żarcia i dla mojego kolegi? O tak, poprosimy jakieś niesamowite żarełko. Dobra, Maja, usiądź tutaj sobie. Chodź, odsunę ci krzesło. Tutaj tak, proszę, usiądź sobie. Okej, poczekaj, ja coś zamówię. No dobra. Okej, widzowie, może Maji spodoba się ten czekoladowy tort. Na pewno się spodoba. Teraz weźmiemy sobie jakieś dwa hamburgerki i może hot doga. Myślę, że karmelowe jabłko również wpadnie jej do gustu. Dobra, Maja, mam już jedzenie. Okej, siadam tutaj. I proszę, zjedz sobie ten ciasto właśnie czekoladowe. Ale ja jestem uczulona na czekoladę. Nie mogę jeść. Masz jakieś warzywka? Ojejku, jesteś uczulona na czekoladę? Dobra, no to nie było tego ciasta w takim razie. A może chcesz zjeść hamburgerka? O tak, kocham hamburgerki. No ja tak samo. Dobra, usiądź tutaj sobie, bo zaraz pomyśli ta twoja ciocia, że jesteś jakaś troszeczkę nadpobudliwa. Ale dobry hamburger to był. Tak, a teraz może spróbuj po hot dogu.
masz swojego hot doga i ja zjem teraz swojego. Uwielbiam hot dogi, u mnie na to się mówiło po prostu parówka w bułce. Parówka w bułce, no tak. Okej, w takim razie już sobie zjadłem i jeszcze mam karmelowe jabłko, proszę. O mój Boże, co to za przysmak, ale dobry. Tak się cieszę, że ci smakuje. Ale bym coś chętnie popiła. No właśnie ja tak samo. Pani ciociu, ma pani może kole? Dobra Maja, przyniosłem ci Coca-Colę, proszę, dwie Creeper Cole. O mój Boże, Coca-Cola. Ojejku, ale smaczna. Bardzo chciało mi się beknąć, mam jakieś wzdęcia. Dobrze, że masz kibelek w domu. Dobra, nieważne, to może pojedziemy już do domku. Okej, widzowie, więc wrócimy sobie na chwilkę do domku, aż Maja się załatwi, zaczekamy i pokażemy jej niesamowite wybuchy z TNT. Dobra Maja, chodź tutaj ze mną, pokażę ci nowe ekstra TNT. Patrz, mam TNT właśnie wodne, przetestuj je. Poczekaj, muszę zobaczyć, czy mogę odpalić mieczem. Chyba nie mogę, dobra, to krzesiwe. Tak jest, dobra, niestety nie mogę się tego odpalić i zobaczymy. O Jezu, jaki ocean. O mój Boże, ratuj mnie, spływam z dzikami. O nie, spokojnie Maja, te dziczki nawet się nie biją. Dobra, a teraz polecimy zobaczyć sobie, jak działa lawa TNT, chodź tu. Chyba tak samo jak wodne. Zaraz zobaczymy, ale wulkan epicki. Dobra, dobra, to było słabe jednak. Ale chodź, zobaczysz, TNT razy 100. Wysadzimy całą tą wioskę. Dobra, to odpalam, mam nadzieję, że nie zniszczę budynku. No nie wiem, myślę, że zniszczę się na 100%. I uwaga, o Jezu. Ale wybombiło ten dom i wszystkie zwierzątka, co ty zrobiłeś? No nic, a to dalej w ogóle wybucha, ojejku, jak okropnie. W ogóle będę tęsknić za tobą i chciałabym mieć czerwonego zwierzaka, na przykład lisa. Lisa byś chciała mieć? No dobra. Ej, widzowie, Maja by chciała mieć lisa, dobra. Idziemy go gdzieś tutaj znaleźć właśnie w lesie i zaraz Maję zawołamy. Dobra, mamy tutaj lisy, cześć lisku. Ojejku, ale one nie są czerwone. Dobra, czy ja mogę go wziąć na smycz? O nie, nie mogę, dobra, troszeczkę dziwnie, ale zawołam Maję i się na pewno ucieszę. Ej Maja, chodź tutaj, zobacz, znalazłem czerwonego lisa. O mój Boże, gdzie jest czerwony lisek? Tutaj, po prawo, zobacz jaki fajny lis. Jaki piękny, proszę weź mi go do domku. No, zaraz ci go weźmiemy, dobra, nie mogę go wziąć niestety. Dobra, Maj, do domu dosłownie zanieśliśmy tego liska, chodź Maja, zobacz. O mój Boże, siedzi ze mną w domku lisek, jak się cieszę. Tak, ja tak samo się cieszę. To był naprawdę najlepszy prezent na świecie. Ojejku, tak się cieszę, że ci się podoba, Maja. Ale zaraz musimy się pożegnać, bo wraca mój tata. Ja muszę chodzić spać, zanim wróci. Ojejku, naprawdę. Ej, ale poczekaj tu chwilkę, bo jeszcze jedną rzecz ci chciałem dać na sam koniec, dobra? Dobra. Okej, widzowie, teraz damy róże Maji, bo dziewczynom się zawsze daje róże. A Maja jest naprawdę bardzo, bardzo fajną dziewczyną. O, idealnie, tutaj leżą jakieś róże i tam też, dobra. W takim razie weźmiemy ten bukiet róż, damy go Maji. Na razie go nie będziemy pokazywać, dopiero jak do niej podejdziemy. Ej, Maja, czy ty lubisz dostawać kwiatki od chłopaków? No, nigdy nie dostałam. A, to pierwszy raz dostaniesz, proszę, różyczki. O mój Boże, jaka piękna czerwona róża. Muszę sobie ją gdzieś tu posadzić, tylko się nie da. No tak, bo to są takie kwiatuszki tylko do wazonu. A, okej, do wazonu. Tak, wrócę do domku, to włożę je do wazonu. Naprawdę było bardzo miło i mi się spodobałeś, ale ja niestety muszę już iść. Ojejku, widzowie, ona powiedziała, że jej się spodobało. Dobra, no mi też bardzo było fajnie. Jesteś naprawdę bardzo piękna. To papa Maja, do następnego spotkania. O mój Boże, jaki słodziak. To papa. Pa. Dobra widzowie, więc ja też idę sobie spać. Ojejku, ale mi się dobrze spało. O, hej tyzio. Hej mama. No, czekaj, przecież to było fioletowe i łóżko też było fioletowe. Kiedy ty wróciłeś? Wróciłem w nocy i ty masz jakąś schizofrenię. Tu zawsze było niebieskie, przecież ty mieszkasz ze mną. No mieszkam z tobą, ale byłem pewny, że zmieniałem tutaj wczoraj na fioletowe, bo poznałem taką bardzo fajną dziewczynę. Nazywała się Maja.
O mój Boże, ty jesteś jakiś odklejony. Nie, nie jestem wcale odklejony, ale poczekajcie widzowie, muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Patrzcie widzowie, w tym miejscu przecież stał domek Mai. No nie, mieszkała tutaj z tatą. O mój Boże, powaliło cię już do końca. No nie, naprawdę, przysięgam, tutaj stał jej domek. No Dyzio, musisz mi uwierzyć. Nie, nie uwierzę ci za żadne skarby, tu nie mieszkają żadne dziewczyny. Ej, czekaj, ale tutaj jest jakiś kwiatek, to jest jeden z tych kwiatków, które stawiała Maja. Czyli może nie śniło mi się, to tylko stało się naprawdę. Nie, to zwykły kwiatek, one rosną wszędzie. No nie wiem, mam nadzieję, że to nie był sen. No dobra, mniejsza z tym, a wam widzowie, jeśli podoba się nasz content, to wejdźcie na filmy, które wam się właśnie wyświetlałem na ekranie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, widzowie, subskrybujcie kanał, a my się żegnamy, pa pa. Pa.